Cześć kochani, bardzo miło mi Was gościć, może nie w moim magicznym domu, ale faktycznie w moim domu, chociaż może jest to magia, że teraz siedzę tutaj sama, a tak naprawdę jest nas kilkadziesiąt tysięcy. Wiecie już zapewne, o kim będzie dzisiejszy odcinek, nie tylko z miniatury, nie tylko przez tytuł, ale również przez to nawiązanie oczywiste do jednej z najpopularniejszych piosenek Hanny Banaszak, świetnej artystki, która sprawia, że każdy w swoim domu może poczuć się naprawdę niesamowicie. Jej piosenki bowiem relaksują, sprawiają, że przenosimy się w inny świat. Dziś jednak jej muzyka to nie te piosenki, z których najbardziej ją pamiętamy, jak właśnie W moim magicznym domu, czy Pogoda ducha, a także Żegnaj kotku, czy Samba przed rozstaniem. Jedno jest pewne, te zna cała Polska, a co dziś słychać u Hanny Banaszak? Mimo, że jej muzyka jest aż tak relaksująca, to jej życie nie zawsze było proste. Przeżyła kilka naprawdę wstrząsających wydarzeń, sama wychowała córkę, a także niejednokrotnie musiała mierzyć się z różnymi plotkami. Ciekawi, co u niej słychać i o czym mowa? Zapraszam serdecznie, byście ze mną zostali do samego końca, a oczywiście postaram się odpowiedzieć Wam na wszystkie te pytania. Hanna Banaszak urodziła się 24 kwietnia 1957 roku w Poznaniu. Jest polską piosenkarką i wokalistką jazzową. Wokalistka z dużym sentymentem wspomina swój dom w Poznaniu. Również bardzo chętnie wraca do dziecięcych lat. A było tak dlatego, że miała w domu naprawdę bardzo dużo swobody, ciepła, miłości. Był to beztroski czas. No może jedno ją martwiło, chociaż moim zdaniem zupełnie bez sensu. Może nie byłam brzydka, ale na pewno nie byłam dzieckiem ślicznym, wspominała. Moja mama była bardzo urodziwą osobą. Ja na jej tle wypadałam dużo gorzej. Często zdarzało się, że ktoś spotykał mamę i zachwycał się jej urodą, komplementował, a spojrzawszy na mnie mówił: ale synuś niepodobny do mamy. Dopiero w okresie szkolnym zaczęła się ze mnie wykluwać kobieta. Muzyczny talent często właśnie dziedziczy się po rodzicach i tak samo było w tym przypadku. Pani Hanna odziedziczyła je po obojgu swoich rodziców. Świetnie śpiewali, uwielbiali to robić w domu i to nie było takie, o wiecie, muzykowanie przy stole podczas przygotowywania obiadu, ale naprawdę wychodziło im to rewelacyjnie. Często śpiewali na przykład na głosy. Mama szybko zauważyła, że również ich córka ma taki talent, że jest bardzo wrażliwa na brzmienie i ma swoje ulubione utwory w radio, przy których często odpływała. Postanowiła więc zapisać córkę do szkoły muzycznej. Jednak to skończyło się spektakularną klapą, a to dlatego, że mała i nieśmiała Hania nie miała ochoty prezentować się przed komisją, która oczywiście musiała sprawdzić, czy dziewczynka ma predyspozycję do tego, by uczyć się w szkole muzycznej. Dziś nie wykluczam, że tak było dla mnie lepiej, wspomina piosenkarka. Po tym stresie oddała się bowiem innym pasjom. Rysowała, wycinała, budowała tekturowe domki dla lalek, szyła im ubranka. Dopiero jako nastolatka zdecydowała się, by znowu przełamać ten stres, bo jest coś takiego, że jednak może to być mała trauma. Słuchajcie, mnie kiedyś ksiądz wysłał na konkurs recytatorski. Ja jako dziecko w wielu naprawdę konkursach recytatorskich brałam udział i nawet mi się udawało odnosić sukcesy. Natomiast coś było nie tak z tym konkursem u tego księdza. Nie potrafię wam powiedzieć co. I ja umiałam ten wiersz, być może trochę za mało, bo wiecie, żeby dobrze recytować, to najlepiej tak, żeby ktoś w nocy, o północy was obudził, a wy i tak wiecie, o co chodzi. Natomiast tutaj, jak ja wyszłam, scena była taka mega wysoko i stanęłam przed tymi wszystkimi księżmi, to zacinałam się dwukrotnie w tym samym momencie. Potem jeszcze ksiądz się mnie zapytał, czemu się nie nauczyłam. A ja umiałam, no. Umiałam. No i potem miałam taki problem, żeby się przełamać, a zobaczcie, teraz nawika przychodzi mi gładko i zawsze tak było, ale trauma została jednak i u pani Hanny też, dopiero jako nastolatka się przełamała i postanowiła zaśpiewać publicznie. Wybrałam się na obóz i tam jednym z pomocników instruktora był Piotr Żurowski. Wtedy bardzo młody człowiek, ja, 15-latka, włączyłam się nieśmiało w jego śpiew. Śpiewając drugi głos. Śpiewaliśmy później na kilku festiwalach amatorskich, dostawaliśmy nagrody, aż w końcu pojawiły się propozycje artystyczne. Jednak to, że tak szybko pojawiły się te propozycje, nie odbiło się na zachowaniu nastolatki, dlatego że już w domu otrzymała porządne podwaliny pod to, jak powinna się zachowywać.
Mama bardzo wcześnie mnie nauczyła, że w życiu lepiej jest mieć mało niż za dużo, wspomina Hanna Banaszak. To przesłanie prowadziło mnie przez całe dotychczasowe istnienie, co pozwoliło mi przetrwać na scenie tyle lat. Nie znoszę, gdy mówi się o mnie gwiazda. Muszę policzyć w myślach do 10, aby na taki tytuł nie zareagować. Bardzo panią przepraszam, pani Haniu, ale trudno czasem panią nazwać inaczej. Bo faktycznie wiele osób jest zachwyconych panią Hanną i ja się im nie dziwię. Jedni zwracają uwagę na niesamowitą skalę głosu, inni na to jazzowe zacięcie. Nie każdy ma bowiem takie szczęście, by móc śpiewać i te niskie tony takim troszkę zachrypniętym głosem, ale także z łatwością przechodzić do tych najbardziej wysokich. A do tego jeszcze uroda i wdzięk. Sam Jeremi Przybora o nim nie zapomniał, gdy wyliczał jej atuty. Na początku lat 70. śpiewała w lokalnym amatorskim zespole, także w duecie z gitarzystą i wokalistą Piotrem Żurowskim. Jako Hanna i Piotr. Na scenie ogólnopolskiej zadebiutowała w 1976 roku na 14. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w konkursie Młode Talenty. Rok później zdobyła trzecie miejsce w konkursie wokalistów jazzowych. Potem była współpraca z zespołem Sami Swoi. Zespół miał naprawdę bardzo różnorodny repertuar, dzięki czemu pani Hanna mogła się świetnie zaprezentować. Sami Swoi występowali na scenie w towarzystwie największych gwiazd. I to właśnie z tym zespołem pani Hanna wyruszyła również pierwszy raz w trasę koncertową za granicą. Ale tutaj był duży test zaufania ze strony rodziców do swojej córki, ponieważ pani Hanna jeszcze wtedy była po prostu Hanią, która nie była pełnoletnia i musiała ich zapytać o zgodę. Na szczęście rodzice zaufali dojrzałości córki i zdecydowali się dać jej szansę na rozwijanie swoich pasji oraz talentu. Ale bardzo często jest to dla rodziców naprawdę trudny wybór. A dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że ufamy swojemu dziecku, to nie możemy również zapominać o tym, że na nie w życiu czeka naprawdę sporo niebezpieczeństw. I to bardzo często takich niezależnych również od naszego dziecka. Dlatego każdy rodzic boi się trochę, a myślę, że to jest wielka sztuka, żeby pozwolić temu swojemu dziecku wypłynąć na szerokie wody, mimo że ma się obawy, ale każdy zdaje sobie sprawę, że tak trzeba. Na pewno nie jest to przyjemne, gdy okazuje się jednak, że nasze dziecko zostaje przez kogoś skrzywdzone. Niestety w przypadku pani Hanny tak było. Jako 17-latka doznała czegoś okropnego, przez co mogła porzucić muzykę. Pewnego razu ledwo umknęła przed próbą zgwałcenia jej. Mężczyzna chciał zostać menadżerem Banaszak i jej zespołu. Pod pretekstem podpisania umowy poprosił, aby wokalistka przyszła do jego hotelowego pokoju. Rzucił się na mnie. Szarpałam się z nim kilkanaście minut, podrapałam go, ale w końcu udało mi się jakoś uciec, a on, kiedy rano pojawił się na próbie, szepnął mi do ucha, że jestem dziwką. Podobnych sytuacji miałam w życiu jeszcze kilka, wyznała piosenkarka w rozmowie z dziennikarką magazynu Wysokie Obcasy. Myślę, że świat potrafi być okrutny i też często wydaje się komuś, że może wykorzystać czyjąś niewinność, młodość, naiwność, czasem i zaufanie. I to jest chyba najstraszniejsze, bo właśnie ktoś podchodzi bardzo ufnie i bardzo pozytywnie do drugiej osoby, a otrzymuje coś takiego. I to jeszcze na dodatek to zrzucanie odpowiedzialności na ofiarę. Trzeba być naprawdę niezłym skurwielem. No ale powiecie, że to jest straszne, ale jeszcze straszniejsze jest to, jak podchodzi się do ofiar takich sytuacji. Często się usprawiedliwia oprawcę. Mówi się, że ofiary same się proszą, czy też, że zachowywały się w nieodpowiedni sposób. Myślę, że gdyby taki oceniający się zastanowił, to w jego życiu również byłoby dużo sytuacji, które teoretycznie mogłyby być dla niego niebezpieczne, ale po prostu miał fart i nie musiał się mierzyć z takimi rzeczami. Ale ocena społeczna bywa naprawdę surowa. Nie można prosić i apelować, żeby trochę więcej empatii było w narodzie, ale jakoś ostatnio się przekonałam, że jest to naprawdę trudne. Tutaj było tak samo. Wokalistka postanowiła zdradzić swojemu przyjacielowi, co ją spotkało, pożalić się. A jaka była reakcja? Zapytał mnie, po co tam chodziłaś? Dla mnie to pytanie było jeszcze bardziej tragiczne niż sytuacja, do której doszło. No to zostawiam pod rozwagę, bo często mi piszecie, że tylko komentarz albo coś. No właśnie mi się wydaje, że słowa potrafią być czasem gorsze niż czyny, bo jeżeli coś się złego stanie, to jeszcze wkręcanie komuś, że z jego tylko winy
To jest, myślę, że największe świństwo. Przez to pani Hanna chciała w pewnym momencie zrezygnować z muzyki. Ja się jej w ogóle nie dziwię. Kojarzyło jej się to wszystko z traumą, w którą ta muzyka właściwie ją wpędziła. Na szczęście wokalistka przyznała, że to odległe czasy i już się dawno pozbierała. Ale to nie koniec trudnych wydarzeń w jej życiu. Gdy miała 23 lata, została ofiarą tragicznego wypadku. Spadła razem z windą do szybu w jednym z warszawskich hoteli. Przez pół roku dochodziła do siebie po skomplikowanej operacji złamanej nogi. Wypadek potraktowałam jak obuch w głowę. Zatrzymaj się! Mało mam marzeń, bo kojarzą mi się z tęsknotą, z jakimś odrealnieniem, a nie byciem tu i teraz, tłumaczy. Wróćmy więc do kariery. W 1980 roku rozpoczęła się kariera solowa Hanny Banaszak. Występowała także z Jeremim Przyborą, Jerzym Wasowskim, Zbigniewem Górnym czy Wojciechem Młynarskim. Użyczyła swojego głosu postaci Hanki Ordonówny w filmie Miłość ci wszystko wybaczy z 1981 roku i zaśpiewała też w filmie Siekieryzada z 1985. Ale każdy wiadomo, że jeżeli chce być artystą, musi mieć wizerunek, którego w jakiś sposób wyróżnia. Sprawia, że jest inny niż artyści, których na co dzień mogą oglądać widzowie. Sprawia, że zostaną zapamiętani, zapadną w pamięć na dłużej. Nie tylko za sprawą swoich wykonań. Dzisiaj widzimy, że wiele artystek przybiera różnego rodzaju sceniczne wcielenia po to, żeby jakoś bardziej się utożsamiać ze swoimi fanami, czy też by właśnie przez swój wizerunek mógł stworzyć taką grupę, która będzie za artystą podążała. U pani Hanny Banaszak na pewno bardzo charakterystyczne były seksowne stroje. To, że na scenie zawsze pojawiała się jako powabna, uwodzicielska kobieta. Ale jak zawsze, kiedy ktoś chce być oryginalny i się wyróżniać, u jednych budzi to podziw, u innych irytację. I tutaj faktycznie wiele osób nie przepadało za panią Hanną. Były to głównie kobiety, zapewne nieco zazdrosne o jej wizerunek sceniczny, który był dość wyzywający i którego raczej na polskich ulicach w tamtym czasie nie dało się naśladować. A ja skończyłam szkołę wokalną i moją ulubioną piosenką, którą śpiewałam tam na zaliczenie, była właśnie Pogoda ducha, skomponowana przez Ryszarda Rynkowskiego, na bazie której w 1985 roku powstała przebojowa Pogoda ducha, doskonale pasowała do muzycznego stylu artystki. Więc zaczęło się robić naprawdę popularnie. Wszyscy znali panią Hannę, nucili jej piosenki, jedni, tak jak wam powiedziałam, uwielbiali, inni nie. No i być może za sprawą właśnie tego, że budziła mieszane uczucia, pojawiały się też często na jej temat plotki. Jedna z tych najpopularniejszych do dziś, niektórzy są przekonani o tym, że karierę zrobiła dzięki politycznym wpływom, była bardzo trudna do wytłumaczenia. Ale o co chodzi? Artystka była wtedy związana z Pawłem Rakowskim, producentem muzycznym. Ktoś czegoś nie dosłyszał, ktoś coś przekręcił i w Polskę poszła wieść, że piosenkarka jest kochanką Mieczysława Rakowskiego, publicysty, wicepremiera i premiera. I oczywiście wiecie, jak to jest. Raz puszczona plotka, jak tylko siądzie komuś, a tutaj się działa wszystkim, bo ludzie lubią usprawiedliwiać to, że no komuś jest tak dobrze i zrobił karierę, no nie dlatego, że jest utalentowany, ale dlatego, że jakoś coś mu się poszczęściło albo jeszcze lepiej załatwił to sobie. Wedle jednej z wersji zakochani mieli pojechać do Moskwy, by wziąć ślub, na którym miał być obecny nawet generał Wojciech Jaruzelski. Co więcej, ponoć generał konserwatywny obyczajowo sam nalegał na sformalizowanie tego związku. Piosenkarka niestrudzenie dementowała, że tak, jest z Rakowskim, ale nie tym i ten jest w ogóle z Mieczysławem niezwiązany, ale na nic się to zdało. Na koncertach i wywiadach prostowała z uśmiechem. Nie, naprawdę, nie znam tego pana, myśląc o polityku, lecz niewiele to pomagało. No i kiedy pojawiały się jedne plotki, potem gasły, pojawiały się kolejne. Według nich Mieczysław Rakowski miał być w końcu bardzo zdegustowany postawą artystki, no bo czemu ona tak właściwie cały czas mówi, że nic ich nie mogło łączyć? Czy to jakaś obelga mieć romans z Rakowskim? Po tych wszystkich doświadczeniach Hanna Banaszak postanowiła, że będzie naprawdę bardzo mocno strzegła swojej prywatności. Ja się nie dziwię. Umiar w publicznym opowiadaniu o sobie zawsze mnie ratował. Nie
reagowałam na inwektywy i zaczepki, co zresztą powodowało, że byłam jeszcze bardziej nielubiana. Uznawano mnie za hardą i zarozumiałą, bo nie było po mnie widać, że cokolwiek mnie rani i dotyka, mówiła w wywiadzie dla Wysokich Obcasów. Mimo wszystko nie ma co ujmować, pani Hanna jest naprawdę silną i waleczną kobietą i być może dobrze, że była ponad tymi plotkami. Jak sama mówi, tak została wychowana w domu. I tak też postanowiła wychować swoją córkę, ponieważ w wieku 27 lat została mamą. Później musiała się natomiast zmierzyć z samotnym macierzyństwem. Nie chciałam jej chować pod kloszem, ale byłam dla niej mamą i tatą. To czasem dwie bardzo różne role, ale pewnie też popełniałam błędy, mówiła w Wysokich Obcasach. Jest dumna ze swojej pociechy, która wyrosła na utalentowaną, mądrą i dobrą kobietę, która sama jest już mamą. Ale oprócz oczywiście tych wokalnych przedsięwzięć, artystka brała udział również w wielu telewizyjnych i scenicznych. Do ważniejszych należą Nieszpory, Ludźmierskie czy Zanim będziesz u brzegu. Dwa razy była również gościem, a także jurorem, bo to jedna i ta sama funkcja w przypadku Szansy na sukces w 1999 roku, a także w 2008 roku. W pewnym momencie zdecydowała, żeby jednak grubą kreską odciąć to, co w jej życiu artystycznym działo się do tej pory i postanowiła postawić na coś zupełnie innego. To, co wraz z wiekiem się w niej zmieniło i co teraz jej w duszy gra. Wszystko za sprawą pewnej współpracy. Jako pierwszy wyszedł mi naprzeciw Jonasz Kofta. Był jedynym autorem, który nie zadał wtedy pytania, czy nie powinnam się zastanowić nad decyzją o zmianie. Pozostali autorzy twierdzili, że skoro tak świetnie idzie mi w obecnym repertuarze, to powinnam się go kurczowo trzymać. Nie wiem, co by było, gdyby Jonasz mnie wtedy namawiał do pozostania w kręgu tamtych piosenek. Nie wiem, czy nie zablokowałabym się psychicznie. Choć może przestałabym występować, wyznała Hanna Banaszak. Płyta z utworami Kofty została wydana w 2008 roku i Hanna Banaszak tak o niej powiedziała. Ktoś mnie zapytał, dlaczego po latach wydaje płytę poświęconą Kofcie. Otóż był dla mnie poetą szczególnym i ważną postacią w moim życiu. Świetnie rozumiał, że w pewnym etapie rozwoju postać zalotnej uwodzicielki stała się dla mnie zbyt infantylna i zawężająca moją osobowość. Ofiarując mi bez wahania dojrzałe treści, dał mi szansę na nowy wyraz artystyczny. Jak się niestety okazało, to były jego ostatnie strofy. Nie zobaczył, jak interpretuje je na scenie, ale zdążył wysłuchać nagrań. Pani Hanna nie lubi właśnie, żeby mówić o niej, że jest gwiazdą, również z innego powodu. Z takiego, że kojarzy jej się to z przepychem, do którego ona zupełnie nie dąży i który w ogóle nie jest jej bliski. Między innymi objawia się to w wychowaniu jej córki. Nie wolno dziecku dawać mieszkania, tłumacząc niech ma, bo ja nie miałam. Ja do wszystkiego doszłam sama i wiem, że można nie mieć majątku, ale też szczęśliwie i pięknie żyć. Nie należy posiadać za wiele. Jeśli luksus, to mini. Mały domek, mały ogródek, jeden samochód. Tak żyję. I faktycznie jej dom może i jest magiczny, a na pewno magiczny jest w nim odpoczynek. Mój dom niczym się nie różni od innych domów. Jest skromny, mały i nie ma nic wspólnego z przepychem. Moi przyjaciele czasem mówią, że miło im u mnie i są zaskoczeni jego normalnością. To moje, jak ja to nazywam, sanatorium. Tu odpoczywam, liżę rany i rodzę kolejne pomysły. Córka już dawno ze mną nie mieszka. Zdobywa swoje sukcesy w Anglii. Studiowała tam fotografię. Na jednym z prestiżowych konkursów modowych w Londynie została fotografem roku. Na szczęście często do matki przyjeżdża. Ale wiecie, jak to jest z życiem artystki? No, często jest ono na walizkach. Może dlatego artyści tak uwielbiają swoje domy, bo drugim domem bardzo często jest samochód. Przemierza samochodem setki kilometrów w drodze na koncerty, ale jak sama mówi, bardzo to lubi, bo uwielbia podziwiać krajobrazy. Wystarczy tylko umieć to zauważyć. Przez lata fotografowałam wszystko, co w danym momencie wzbudzało moje zaciekawienie. Najczęściej były to pejzaże, potem zafascynowała mnie też psychologia portretu, a także małe, prawie niezauważalne detale. Wiadomo więc, po kim córka odziedziczyła talent. Ale oprócz tego pani Hanna jest również autorką tomiku wierszy. Jest to ponad 50 wierszy z zapisem osobistych przeżyć autorki. Sama przyznaje, że do tworzenia nowej poezji inspirują ją podróże. Zainteresowały mnie nazwy polskich miasteczek. To niezwykły zbiór zabawnych określeń. Sporadycznie spróbowałam się nimi zabawić. Słowa,
odbudowywałam treścią. W ten sposób powstał stos wierszyków, które wydałam w tomiku. Ale pani Hanna naprawdę się nie nudzi, uwielbia jeździć na rowerze, a także projektuje i wytwarza biżuterię. I wiele osób mówi, że łączy w sobie wiele sprzeczności. Jest znana jako muzyk, ale prywatnie jest bardzo tajemnicza. Prawdziwi artyści są kotami, jak one idą drogą wolności, szukają swojego wyrazu, nie podporządkowują się wszelkim modom, wzorcom czy innej łatwiźnie. Wiedzą, że sztuka jest wolna od schematów i ram. A co dziś słychać u pani Hanny? Na scenie nie wykonuje już, tak jak wam powiedziałam, piosenek, z których najbardziej jest znana. Sięga po teksty Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza czy Gombrowicza. Recitale uzupełniają jej własne kompozycje i teksty, które opublikowała także w tomiku wierszy. Znajduję się w fascynującym momencie życia, ponieważ jestem człowiekiem dojrzałym. Dojrzałość wycisza entuzjazm, ale więcej i szybciej widzi. Mimo pewnej ceny jest to dla mnie ogromnie interesujące, mówi Hanna Banaszak i uśmiecha się ciepło. Na wydanej w lipcu 2020 roku płycie Stoję na Tobie, Ziemio, śpiewa o człowieku, jego okrucieństwie w stosunku do innych i krzywdzeniu planety, na której się urodził. Przyznacie, że tematyka jest bardzo interesująca, więc ponieważ wiele osób pewnie mi napisze, że ta płyta przeszła bez większego echa, faktycznie tak jest, to ja serdecznie wam ją polecam, bo może nie zdawaliście sobie sprawy, że macie szansę na coś zupełnie nowego od waszej ulubionej wokalistki. Pani Hanna jest oczywiście bardzo utytułowana, między innymi medalem Gloria Artis. My również bardzo serdecznie jej dziękujemy. Mam nadzieję, że się przyłączacie do moich podziękowań, bo myślę, że jest niesamowitą artystką. Ja jako właśnie młoda dziewczyna, mniej więcej właśnie w wieku 17-18 lat, będąc w szkole wokalnej, bardzo często sięgałam po jej wykonania i bardzo się inspirowałam tym, jak podchodziła do swojej muzyki. Także serdecznie dziękuję, a poza tym pogoda ducha jest nam wszystkim teraz bardzo potrzebna, więc myślę, że jest to utwór nadal aktualny, mimo że pani Hanna już do nich często nie wraca, ale tak jak już wam powiedziałam, jeszcze raz wam serdecznie polecam nową płytę tej artystki z lipca tego roku. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca. Pamiętajcie, że jak zawsze możecie mnie znaleźć na Facebooku, Instagramie. Na Facebooku jest grupa Przyjaciele kanału Pauli Rodak. Tam przyjaciele tego kanału, jak sama nazwa wskazuje, wymieniają się różnymi pomysłami, co tutaj mogłabym dla was zrobić, więc myślę, że warto. I pamiętajcie też, że na platformie Spotify i innych tego typu platformach jest mój podcast Historie Gwiazd, więc jeżeli używacie tego typu serwisów, to serdecznie zapraszam was, byście tam mnie również obserwowali, a czasem również wysłuchali tego, co mam wam do powiedzenia. Bardzo wam dziękuję za dziś i do zobaczenia, kochani, już niebawem. Żegnam was bardzo muzycznie i polecam wam oczywiście przesłuchać sobie piosenki pani Hanny. Do zobaczenia. Pa!